popełniasz błąd. Słaby masz ten skład, nic mnie więcej nie interesuje. Będziesz tak psuł to wszystko. Skill. Ten kanał przestanie istnieć. Wiesz, że nie musisz tego zrobić. Ale mogę. Wziąć... Kurczę! 5 drugorządowych pików. Już jest, nie, jest good. A zróbmy to. Bartek, spójrz w kamerę. To jest ten dzień. To jest ten dzień jak prawie co roku, z tym jednym rokiem, kiedy zapomnieliśmy. Draft do meczu gwiazd. Da. Szybkie zasady gry. Jak co roku jesteś LeBronem Jamesem? Ja co się stanie, kiedy LeBron skończy karierę i co wtedy się stanie z naszym draftem, jak to wszystko się zmieni. Moje życie na pewno się zmieni. Ten kanał przestanie istnieć, bo to jeszcze z 10 lat co najmniej. Ja będę Janisem Antetokounmpo. To musi być śmieszniejszy. Janis to jest taki, wiesz, goofy gość, nie? Ja i śmieszny, postaram się, ale to są wysokie progi. Knock. Obama. Obama who? Obama so. Najważniejsze rzeczy. Stephen Curry, Zion Williamson oraz Kevin Durant nie zagrają z powodu kontuzji. Mamy trzech nowych zawodników: De'Arona Foxa, Antonego Edwardsa oraz Pascala Siakama. Dziewanka o Foxa. Zasady gry. Robimy draft do meczu gwiazd. To przy okazji będzie taka troszkę zabawa w ligę fantazy. Będziemy subować punkty zdobyte przez naszych zawodników z bonusowymi 10 punktami dla tego z nas, który będzie w swoim składzie MVP tego meczu. Kto zdobędzie więcej punktów, wygra hipotetyczną nagrodę. I tą hipotetyczną nagrodę rozdamy zapewne już w poniedziałek, gdy już wszystko będzie obliczone. Będzie nieprawdopodobnie tylko fame i okazja do zadrwienia z przeciwnika. Wymyśliłem żart, Bartek. Mhm. LeBron i Durant. Drablon i szfurant. No. LeBron James dokonuje pierwszego piku i kogo wybiera kapitan z Los Angeles Lakers, kapitan zachodu? Luka Doncicia. Powiem ci, że troszkę mnie to zaskoczyło. Myślałem, że bardziej będę, wiesz, celowo w duet Embiid bądź Jokic, ale w sumie Doncic. Ja biorę Nikolę Jokicia. Dobrze. No właśnie to był właściwy wybór między tymi dwoma. W kolejnym piku wybiorę Jasona Tatuma. Serio? Będziesz tak psuł to wszystko i ja mam grać na dwóch podkoszowych? Dobra, okej. Masę dobrych zawodników innej do wzięcia. Dobrze, najważniejsze jest to, że nie budujemy tego składu pod potencjalny mecz, tylko budujemy tutaj sobie ligę fantasy, więc może akurat Embiid i Jokic rzucą dużo punktów. Dobra, biorę Joela Embiida. Wiesz, że nie musisz tego zrobić. Możesz ale mogę. Po prostu wziąć dobrych obwodowych dalej, którzy są wciąż do wzięcia to i ty, ja ich teraz odebrał. Co to za jakaś odwrócona psychologia? Ja chcę Jokicia i Embiida w pierwszej piątce. Dobrze, Łukasz. Ja wezmę w tym momencie... Wezmę Donovana Mitchella. Nie szokuje cię to, że spośród wszystkich gardów dostępnych w tych składach to akurat Donovan Mitchell jest tym najlepszym? Znaczy Luka jest gardem chyba też, tak? No tak. Ale mówię o takich bardziej takich niższych. Typowych, klasycznych, tak. Jest to szokujące. Przed sezonem bym się zdziwił, ale patrzę na przebieg sezonu, wcale bym się... To było widać. Ja mam poważny problem, ponieważ jeden zawodnik jest jak dla mnie lepszy, ale drugi zawodnik wydaje mi się, że w meczu gwiazd może odpalić. Zobaczymy, czy będę tego żałował. Jamorant. Jamorant mówisz, to właściwie zostało nam dwóch jeszcze i to jest Lauri Markkanen oraz Kyrie Irving. Magik z piłką czy lokalny bohater? Kto zagra lepszy mecz? Prawdopodobnie interesuje mnie tylko i wyłącznie tampering, żeby przekonać się po 3 lata, więc wybieram Kyrie Irvinga. Dobra. Jestem w szoku, bo miałem go zapisanego ostatniego, teraz to zmieniłem. Kyrie nie poszedł ostatni, patrzcie. Lauri Markkanen leci do mnie. Ekipa Big Manów kontra LeBron James i przyjaciele. Okay, ja wybieram rezerwowych pierwszy, prawda? Tak, wybierasz pierwszy rezerwowy, dokładnie. To w takim razie z moim pierwszym wyborem biorę zawodnika, który tak na dobrą sprawę powinien być starterem, ale nie jest, bo to mecz gwiazd. Shai Gilgeous-Alexander. Jajajajajajaj, komplikuje to sytuację. Nie no, tak myślałem, że zrobisz, też bym tak zrobił. Dlatego ja cię szybko bardzo kontruję zawodnikiem, który może nie ma lepszego sezonu całego, ale ostatnio jest w nieprawdopodobnym gazie i jest to Damian Lillard. To ja ci zabiorę w takim razie, ukradnę ci kolega z drużyny, Jaylen Brown, leci do mnie. Dobrze, to ja teraz może bym wziął coś wyżej, bym wziął, ale tak też, żeby zachować produkcję. Wezmę do swojego składu Pascala Siakama. On może natrzaskać trochę tych statystyk, to prawda? No, on biega dużo, skacze i oddaje też rzuty z praktycznie wszystkich miejsc na boisku. Lepszym zawodnikiem pewnie jest Sabonis, ale Sabonis wydaje mi się, że nie będzie zbyt flashy w tym pojedynku. Też mi się tak właśnie wydaje. Troszkę mnie to boli, bo ja go miałem w sumie praktycznie na górze moich pików, ale obawiam się, że ze względu na nasze zasady gry niekoniecznie musi być to dobry wybór. Ale jest kilku takich rezerwowych, co wydaje mi się, że oni nie zaszaleją na tym All-Starze. Że to nie jest taki typ zawodnika, nie taka mentalność. Bardzo fajni zawodnicy, ale nie pod All-Star. To ja wezmę Jarena Jacksona Juniora.
Ciekawe, czy później będę żałował, czy na przykład Domantas Sabonis nie cyknie więcej punktów. Już jest, nie, jest good. Obaj powiedzieliśmy, że nie da rady, więc jak teraz da radę, to nie możesz być, wiesz, nie to, a kurczę, wiesz, przechytrzył mnie, rozgryzł, tylko przechytrzył nas obu jak coś, więc tak. Na ludzie. Wziąłeś JJJ-a. To jest ciekawy typ, bo to jest albo 6 fauli, albo 6 turek w pierwszej kwarcie, nie? Tak. To ja wezmę w takim układzie Paula George'a. Paula George'a, zawodnika, którego nie chciałeś nawet mieć w meczu gwiazd. Tak, bo kiedy go wybieraliśmy, nie grał tak dobrze jak teraz. Gra teraz dużo lepiej, jest, wyszukuje z formą, więc biorę starego, dobrego Paula George'a, ośmiokrotnego All-Stara. Okej, okay, to skoro bawimy się w festiwal hipokryzji, Anthony Edwards leci do mojego składu. Kurczę! Mówisz festiwal hipokryzji. Tak jest. De'Aaron Fox. No nie gadaj. On miał lecieć ostatni. Jak to się stało? Nie pójdzie ostatni. Już do Domantasa Sabonisa tam wysłaliśmy. To ja w takim razie zabieram jeszcze Tyrisa Haliburtona. Został Sabonis, Randle, Holiday, DeMar DeRozan i Adebayo. To ja wezmę sobie Bama Adebayo. On też jest w stanie rzucić po 30 punktów. Zawsze Miami są underdogiem, też na pewno nie pójdzie wysoko w drafcie, może da mu to motywacji trochę. Dobra, to ja w takim razie zabieram zawodnika, który powinien być w tym składzie już od bardzo, bardzo dawna. Domantas Sabonis, ajajajajaj. To ja wezmę Juliusa Randle. Zbieram wysokich ludzi, którzy myślą, że mają większą wartość w rzeczywistości i mogą być bardzo podbudowani tym i będą się chcieli pokazać. Kto teraz zdobędzie więcej punktów? Kto zagra w ogóle więcej w tym meczu? DeMar DeRozan czy Drew Holiday? Twój wybór. Jak ci podpowiem, to powiesz, że stosuję odwrotną psychologię, więc... To prawda. Nie no, DeMar DeRozan. Nagrałem o nim film, typowy scorer, pokaże swoją technikę jordanowskich rzutów. Drew Holiday może albo rzucić 6 trójek z rzędu, albo spudłować 8 z rzędu. Więc prawda. Wolę tak nie ryzykować. Holiday, którego teraz ja wybieram, jest statystycznie trzecim najgorszym punktującym w tym All-Starze, jeśli chodzi o punkty na mecz w tym sezonie. Za nim jest tylko Domantas Sabonis z Jarem Jackson Jr. Drew Holiday w moim składzie naprzeciwko Giannis Antetokounmpo może też będzie chciał się pokazać, że chciałby zagrać w Lakers pod koniec kariery, kto wie. Sajt! Nie chcesz wymienić kogoś za Embida? Teraz mi to mówisz? Jasona Tatuma. To bez sensu. To no dawaj, Joel Embiid za Jasona Tatuma. Musiałbyś mi dorzucić 5 drugorundowych pików. Mogę ci dorzucić kontuzjowanego Kevina Duranta. Nie, bo będzie mi ten smęcił w szatni, narzekał i mówił, gdzie jest Devin Booker, powinien tu być. Dobra, to nie wymieniamy się. Zastanów się. Ja mam dwóch centrów i ty nie masz żadnego w sumie. Ja mam Juliusa Randla na was z ławki. Nie center. Moja pierwsza piątka, Giannis, Jokic, Jamorant, Joel Embiid, Lauri Markkanen. Big Ball. Moja to LeBron James, Luka Doncic, Jason Tatum, Donovan Mitchell i Kyrie Irving. Skill. Rezerwa. Shai, Jaylen Brown, Tyrese Haliburton, JJJ, DeRozan, Anthony Edwards oraz Domantas Sabonis. A on jest to Bam Adebayo, De'Aaron Fox, Paul George, Drew Holiday, Julius Randle, Pascal Siakam oraz ostatni wymieniony, pierwszy wybrany, Damian Lillard. Interesujące składy i na pewno bardzo nieoczywiste. Nie takie jak w przypadku innych draftów do meczu gwiazd, ale to przypominamy dla komentujących, dlatego mamy tutaj po prostu taką naszą własną, wewnętrzną zabawę, na której zresztą też zachęcamy. Napiszcie w komentarzach, jak według was wyglądałby taki draft, kto zdobędzie najwięcej punktów itp. itd. To może być naprawdę bardzo interesujące. Ale powiem ci tak, Bartek, jak tak patrzę na te składy, gdybym dobierał te nazwiska nie względem naszej gry w fantazy, tylko po prostu kto według mnie jest najlepszy i w ogóle, to by zupełnie inaczej wszystko wyglądało. U mnie trochę by to wyglądało inaczej, ale nie tak całkiem. Tak, staram się wybierać, chociaż no nie powiem, brałem mecz pod uwagę. Muszę ciebie zapytać jeszcze raz, tak na wszelki wypadek, bo wiesz, może na przykład popełniasz błąd i jeszcze tego nie wiesz. Joel Embiid za Jasona Tatuma? Patrzę w oczy Antonego Edwardsa i on patrzy na mnie i mówi mi, Bartek, trzymaj się. Musielibyśmy zrobić wymianę łączoną, jeszcze coś byśmy musieli wymienić. To zmienimy jeszcze może kimś drugorundowym. Dobra, okej. Daj propozycję. Może znajdziemy dobrą wymianę i wtedy się jakoś wymienimy. Ja mam sporo wysokich w sumie. Jaren Jackson Jr. za Bama Adebayo. A to wymiana, która nic nie robi. Ja ci daję jednego z głównych kandydatów do MVP. Nie. A tak, że tam, że Embida niby. No nie, no niby tak, ale Łukasz, spokojnie. Co by ci interesowało za Antonego Edwardsa? Nic. Antony Edwards to jest mój czarny koń tych rozgrywek. Dobra. No powiem ci, Łukasz, że słaby masz ten skład, nic mnie więcej interesuje. No z Shai mnie jeszcze interesuje, ale Shai też mi nie oddasz. Kogo byś mógł mi dać za Antonego Edwardsa? Każdego poza Lillardem. Z rezerw, no. Może Siakam albo Bam ci się przydadzą, jak Jaren Jackson Jr. wyleci za faulę. A wiesz co? A zróbmy to. Daję ci Embida oraz Antonego Edwardsa, ty mi dajesz Jasona Tatuma i Pascala Siakama. Deal? Dobra. Deal? Deal.
Okej. Okay. Zobaczymy po weekendzie, kto na tym wyszedł najlepiej. No dobra, to co? Widzimy się, słyszymy w poniedziałek o 20:30 na studio. Będziemy gadać o tym meczu gwiazd, będziemy gadać o całym weekendzie gwiazd, a przy okazji też zrewidujemy nasze typy. Bartek, powodzenia. Mam nadzieję, że Anthony Edwards rzuci ci przynajmniej z 15 punktów. Ja mam nadzieję, że Siakam i Tatum rzucą razem 20 ci też. Na razie, cześć. Dzięki. Banana.